już chyba teraz dojdzie do starcia między naszymi ludźmi a rebeliantami. Dochodzi do niego i dzięki naszej silnej flance udaje nam się szybko ją przełamać i wyciąć wroga dosłownie w pień. No cóż, idziemy więc odbić Nilfę. Dobijemy tych pozostałych wojowników wroga. Teraz dobijemy ich w Snowgradzie. Później dobijemy na naszych terenach oczywiście. Wrogowie wojska nie mają morale, więc praktycznie od razu uciekają. I cóż, nie jesteśmy już szczęśliwi z życia, co pozwala nam wybrać kolejne ambicje. Chociażby być bogatym, albo poznać tajniki pisarzy ksiąg. Jako, że nie jesteśmy już szczęśliwi z obecnego stanu rzeczy, możemy zacząć poszerzać nasze królestwo w nieco bardziej agresywny sposób. Uważam, że nawet dobrze się stało. A nawet bardzo dobrze. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć o wiele więcej, niż gdybyśmy byli szczęśliwi z obecnego stanu rzeczy. W końcu szara rzeczywistość nas znudziła i postanowiliśmy zrobić coś bardziej śmiałego. No cóż, uciekająca armia wroga raczej sobie z nikim nie poradzi już. Okazuje się, że Tain Griswar próbuje uzurpować nasz tytuł. Jego kanclerz chodzi po białej grani i spróbuje znaleźć zarówno dokumenty, jak i ludzi, którzy by jej pomogli. No cóż, możemy jej się pozbyć. Chyba to jest jedyna rzecz, którą możemy w tej sytuacji zrobić. Cóż, wygraliśmy rewoltę Marukati. Cała rebelia się już zakończyła. Naszym sukcesem, rzecz jasna. Tym samym nasi zabójcy sobie nie poradzili i próbuje ona dalej sfabrykować roszczenia. No cóż, pozostaje nam zatrudnić kogoś, kto się na tym wszystkim zna. Zatrudnijmy więc jakiegoś szpiega. Proszę, mamy tutaj świetnego szpiega, mianujmy go królewskim szpiegiem. I tym samym, kto chce sfabrykować roszczenia do naszych ziem. Albo inaczej. Zobaczmy, kto jest następny w kolejce do tronu Winterholdu. Być może to jest to, co trzeba zrobić. Assassination. Spróbujmy więc nasłać naszego królewskiego szpiega, by się pozbył księcia Hrothgara. W końcu to my mamy być następni w kolejce, a nie on. To był ten odważny ruch, na jaki się w końcu zdecydowaliśmy. Jako, że jest on ranny, może się nam ta sytuacja udać. Okazuje się, że w Nilheim ludzie produkują trochę, jakby to ładnie ująć, zabronione dobra i szmuglują. Pojawiło się wielu handlarzy, którzy ignorują prawo i co my możemy z tym zrobić? No cóż, nic nie możemy z tym zrobić tak naprawdę, ale zmniejszy to ryzyko rewolty, na całe szczęście. No cóż, naszemu człowiekowi nie udało się zabić lorda, ale nikt nie dowiedział się, że to my żeśmy go nasłali. No cóż, musimy wynająć kogoś innego. Dobrze byłoby wynająć Mroczne Bractwo, ale naprawdę wymaga to bardzo dużo pieniędzy.
Zobaczmy, czy mamy na naszym dworze kogoś, kto się zna na szpiegowaniu. Mamy jeszcze jakiegoś mistrza szpiegów? Mamy Herda, Lorda w Winterwood. Ale naszym mistrzem szpiegów jest w dalszym ciągu nasza żona. Niech studiuje technologię, tylko gdzie my ją wyślemy? Może... Nie, tu nie możemy jej wysłać. Wyślijmy ją na Daggerfall. Albo do Northwood. To będzie dobre miejsce. A my tymczasem zerknijmy na naszych wasali. Albo na nasz dwór jednocześnie. No cóż, nazwijmy go honorowym i może nam wybaczy. I cóż, teraz możemy jedynie czekać i zobaczyć, co się stanie z naszym szpiegiem. Nie został złapany, więc być może uda nam się przeprowadzić to wszystko jeszcze raz. No cóż, wyślijmy naszego szpiega ponownie, by zrobił co trzeba. Proszę, nie udało mu się go zabić, ale udało mu się go dosyć mocno zranić. Pozbawił go oka. Czy jest to dla nas pozytywna sytuacja? Wydaje mi się, że tak. Jest on nie dość, że ranny i rana nie chce się goić. To tak samo został okaleczony już. Proszę, król Hrofgar Czerwony jest już chory. Ciekawe sytuacje się tutaj dzieją, ale udało nam się pozbyć się księcia Hrofgara. Nie wiedział nawet, kto to zrobił. Jego następczynią jest księżniczka Lisa z Winterholdu. No proszę. Ale nominowani jako następcy jesteśmy my. Teraz trzeba tylko pozbyć się króla Guthruma. Zobaczmy, kto jest jego mistrzem szpiegów. Ma dosyć dobrego mistrza szpiegów. Dlatego trzeba byłoby ją przyciągnąć na naszą stronę. Gdybyśmy jej dali tutaj Gelira, czy nawet... No, dalibyśmy jej Gelira i ona musiałaby przyjść do nas, bo w końcu to nie jest ślub matrylinearny. Teraz jest ona naszą dworzanką, a nasz... Cóż... Przeciwnik nie ma już, można to rzecz ująć... swojego szpiega, więc możemy jedynie posłać jego... No, niezbyt dobrym szpiegiem, ale poślijmy go, być może się to mu uda. W końcu nasz król... Hrofgar nie ma kogoś, kogo mógłby posadzić na tym miejscu. Nie mają szpiega kolejnego. Razem z kilkoma zaufanymi ochroniarzami wyjeżdżamy dorożką z naszego miasta. Jak zjeżdżamy niżej, zauważyliśmy, że trochę wszystko przyspiesza, nabraliśmy prędkości. No i niestety, z tą szybkością, jaką jechaliśmy, cały nasz powóz jedzie coraz szybciej i w końcu zauważyliśmy ludzi machających do nas. Razem z dwoma dosyć znajomy wyglądającymi koniami razem na drodze. Cała dorożka spadła z... Jakby to powiedzieć, spadła z klifu. Człowiek z tyłu, wiedzieliśmy już, kim był. Był naszym kierowcą. No cóż, umarliśmy.
ktoś nas zdradził. Kto? Tego nie wiemy. No cóż, źle się stało. Ale teraz możemy nominować naszego następcę. Ja bym tutaj nominował albo Ingola, albo drugiego Erisia. To się jeszcze okaże. Na razie to my rządzimy tym krajem. Zyskaliśmy wszystkie artefakty ojca, więc... No cóż. Nie pozostaje nam nic innego, jak starać się dalej o tę ziemię. Mamy synów, którzy powinni posiadać jakieś ziemię. Mamy jedną ziemię za dużo, więc trzeba będzie to zrobić. Oczywiście my nominujemy siebie jako następcę. A tego gościa trzeba się pozbyć. Cóż, naszym marszałkiem jest ten książę, czyli nasz syn. W Coldwinter szkoli wojska, świetnie. Teraz chce, by szkolił wojska w Windhelm. A nasza druga będzie poprawiać nasze relacje z Frostfall. Nasz mistrz szpiegów. Potrzebujemy nowego mistrza szpiegów i to nie będzie już nasza matka, a Lord Herd. Wysyłamy więc go do Bannerwatch. Tym samym mamy tutaj naszą żonę królową Livię, która jest alchemiczką. Niech tworzy mikstury na naszych ziemiach. Trzeba byłoby jakąś ziemię przekazać jednemu z naszych synów. Która tu z naszych ziem jest najgorsza? Zobaczmy. Nilheim jest całkiem. Winterhold jest całkiem. Coldwinter. No, ma trochę wojska. Ja tu już nie wiem, jakie my tu mamy ziemię. Jarldom of Nilheim, Thaneum of Whiterun, Whitewatch. Oczywiście całe królestwo jest nasze. Jeden tytuł wypadałoby przekazać przynajmniej naszemu synowi, który jest księciem. Więc cóż, nadajmy mu jakiś tytuł. Co my tu możemy dać? Winterhold? Windhelm, nie? Whitewatch. Zobaczmy, Whitewatch. Tak, Whitewatch będzie dobrą ziemią, którą będziemy mogli mu nadać. Wiele nie stracimy. Ale potrzebujemy nowego zarządcy. Myślę, że to będzie Karita. I niech pracuje nad zwiększeniem naszej ekonomiczności. Tym samym trzeba wynająć jakiegoś szpiega. Zobaczmy, kogo możemy wynająć. Wynajmijmy więc szpiega. No, Heffield nie jest zbyt dobrym szpiegiem. Zobaczmy, kogo mamy na dworze. Czy nasz szpieg dalej żyje? Najprościej będzie sprawdzić poprzez wysłanie go ponownie, czy w ogóle jest to możliwe. Aha, nie mamy już więc szpiega. No niestety, ale ktoś nas uprzedził. Cóż, nie mamy już tych wszystkich roszczeń. Nie ma sensu ich również rzucać. Trzeba będzie to wszystko wykorzystać niedługo. A my musimy nominować kogoś, kto będzie nas zastępował. Ilu mamy synów? Ingol? Albo Grarik. Niech to będzie Grarik, nasz pretendent. Trzeba tutaj przekonać kogoś, by ten Flameher nie był tym, który będzie zarządzał tymi ziemiami. Tym samym zorganizujmy... Już wiem, co trzeba zrobić. Uczyjmy naszą matkę, ale chyba widzę, że nie możemy jej uczynić naszym szpiegiem. Jest chyba zbyt stara. Będziemy musieli zatrudnić kolejnego. Cóż, Wilhelm nie jest zbyt dobrym agentem. Wypadałoby zatrudnić kogoś innego. No cóż, za bardzo nie możemy nic zrobić w tym kierunku. No proszę, możemy tutaj wysłać prośbę do naszego... Prymasa, który może nam pomóc
i udzielić pozwolenia na podbicie wszystkich tych ziemi jednocześnie, ale niestety nie ma on tej samej wiary, więc nie możemy tego zrobić od tak. No cóż, możemy im rzucić wasalizację, ale oni się na to nie zgodzą. Gdybyśmy im wysłali podarek, również. A gdybyśmy wypowiedzieli wojnę, to byśmy go zajęli. Możemy tak tylko rzucać roszczenia na te różne tereny i tak naprawdę nic z tego nie będzie. A szkoda. Ale myślę, że to będzie dobry moment, w którym będziemy mogli niedługo wysłać inkwizycję na Solstheim. I myślę, że to będzie najlepsze, co możemy zrobić w przyszłości.